tempo nie jest takie... Jestem przekonana, że pewnie znajdzie się taka grupa, dla której jest to nowość. Nie jest problem może z gadaniem, to wszystko inne przeszkadza. Cześć, nazywam się Kasia. Jestem głównym homestagerem Freedom Nieruchomości. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o homestagingu. Na pewno część z Was słyszała o tym pojęciu, część z Was czytała, widziała, ale pewnie znajdzie się taka grupa, dla której to pojęcie jest obce. Myślę, że w niedługim czasie coraz więcej z Was będzie miało styczność z homestagingiem, coraz więcej osób będzie wiedziało, co to jest, bo branża nieruchomości idzie do przodu, a homestaging staje się jej nieodłącznym elementem. Tak naprawdę jest to technika przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ma na celu odpersonalizowanie, zneutralizowanie, odgracenie, posprzątanie. Czasem są to nawet większe zmiany remontowe. Wszystko zależy od potrzeby nieruchomości, właściciela nieruchomości, no i tak naprawdę od potrzeb, jakie są na rynku. Homestaging ma za zadanie tak przygotować nieruchomość, właściwie homestager ma za zadanie tak przygotować nieruchomość, żeby potencjalny nabywca mógł się w niej od razu zakochać. Bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, a to możemy zrobić tylko raz. To pierwsze wrażenie można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to wtedy, kiedy nasz potencjalny nabywca poszukuje nieruchomości na portalach internetowych. I to wtedy zdjęcia plus aranżacja pod kadr powinny powalić go na kolana. Drugi etap to prezentacja nieruchomości i potwierdzenie na żywo tego, na co nastawił się na etapie zdjęć. Jeśli ktoś mnie zapyta, czy warto robić homestaging, to zawsze zdecydowanie i z taką samą pewnością powiem, że tak. Ostatnio miałam taką ciekawą historię. Pokazywałam swoim klientom dwie nieruchomości. Dwie bardzo podobne w tej samej lokalizacji. Taki sam standard, taka sama kolorystyka, taka sama kubatura. I tak naprawdę na decyzję klientów miał wpływ właśnie homestaging i to przygotowanie. Jeden z tych domów był perfekcyjny. Miał pięknie przygotowaną nieruchomość do sesji, w związku z czym już na samym etapie internetu przyciągał wielu klientów. Druga rzecz, do dnia pokazowego był tak przygotowany, że klienci wchodząc do tej nieruchomości mieli wrażenie, że wystarczy złapać swoje walizki i tam zamieszkać. Ta druga nieruchomość, która niestety nie była przygotowana w taki sposób, wymagała wielu nakładów typu odmalowanie, typu drobne naprawy przy schodach, odświeżenie, posprzątanie tej nieruchomości. I to wszystko miało taki skutek, że potencjalni nabywcy no niestety nie odnieśli tak dobrego wrażenia jak na tej pierwszej, bardzo podobnej nieruchomości. To mi dało taki po raz kolejny rzeczywisty dowód, że warto to robić, że ma to wpływ na podejmowane decyzje i będę namawiała do tego wszystkich. Linki do przykładowych realizacji znajdziecie w opisie odcinka. Jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów na temat homestagingu, odsyłam Was do naszego e-booka. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, ale największym kluczem do sukcesu będzie nawiązanie współpracy z homestagerem, z doświadczeniem i skutecznym pośrednikiem.